kiedy mamy takie oddziaływania, że występuje zderzenie dwóch ciał i to zderzenie trwa bardzo krótko, pojawiają się bardzo wielkie siły, które skutkują w bardzo efektywnej zmianie prędkości ciała. I wówczas możemy zastanowić się nad tym, jak analizować takie zjawiska. A więc zderzeniem nazywamy krótkotrwałe oddziaływanie między ciałami. Znowu tutaj należy pamiętać, że jest to względne pojęcie, to krótkie oddziaływanie. Natomiast ze względu na to, że jeżeli jest tego typu oddziaływanie bardzo silne między ciałami, że wpływ sił zewnętrznych można pominąć, to wówczas spełniona jest zasada zachowania pędu. Dlatego zderzenie nie zmienia całkowitego pędu układu. Możemy traktować ten układ jak układ izolowany, gdzie zasada zachowania pędu jest spełniona. I oczywiście to ma miejsce tylko wtedy, kiedy to oddziaływanie jest na tyle silne, że siła grawitacji na przykład jest do pominięcia, czy jakakolwiek inna siła oddziaływania, ponieważ bezpośrednie oddziaływanie między ciałami jest nieporównywalnie większe, jak w przykładzie, który podawałam w wykładzie 32, w którym analizowaliśmy siłę, jaka działa ze strony kija na piłeczkę, która jest uderzana przez kij golfowy. Ta siła potrafi być o kilka rzędów większa, aniżeli siła grawitacji. Czyli pomimo, że ta siła grawitacji istnieje, to w rzeczywistości my się zupełnie tym nie przejmujemy i nie zastanawiamy nad tym, że ona jest, bo z punktu widzenia tego krótkotrwałego oddziaływania nie ma żadnego znaczenia. Zderzenia wszystkie są dzielone na dwa rodzaje. Zderzenia nieelastyczne, albo inaczej niesprężyste, i zderzenia elastyczne. Czym się różnią takie zderzenia elastyczne od zderzeń nieelastycznych? W jednym i w drugim przypadku będziemy mówić o doskonałych albo perfekcyjnych zderzeniach elastycznych i nieelastycznych. Otóż jeżeli zderzenie jest nieelastyczne, to mamy wówczas maksimum strat energii kinetycznej. Natomiast jeśli zderzenie jest elastyczne, to tych strat energii kinetycznej nie ma. A więc jeśli sobie wyobrazimy, że mamy do czynienia ze zderzeniem niesprężystym, to wyobraźmy sobie, że uderzamy w dłonie i te dłonie potem razem poruszają się albo pozostają nieruchome. To jest zderzenie nieelastyczne. Jeśli odskakują po zderzeniu, to mamy do czynienia ze zderzeniem elastycznym. Również jeśli będziemy analizować taką sytuację, że dłonie mamy złączone i one ulegają rozłączeniu, to taki proces będzie też nazywany zderzeniem, tylko zderzeniem nieelastycznym, tylko że wtedy przed tym, nim nastąpi to zdarzenie, które nazywamy zderzeniem, będziemy mieć jedną cząstkę, czyli dwie ręce razem, a potem następuje rozdział na dwa obiekty. Wyjaśnimy to sobie, różnicę między tymi zderzeniami elastycznymi i nieelastycznymi, wyjaśnimy sobie na kolejnych przykładach. Wyobraźmy sobie zderzenie nieelastyczne w takiej postaci, że mamy człowieka, który biegnie z pewną prędkością V2 i wskakuje na wózek, który porusza się z prędkością V1. Ten układ możemy traktować jako układ izolowany, układ, na który nie działają żadne inne siły, tylko ta siła, która pojawia się, tylko jest oddziaływanie takie krótkotrwałe podczas skoku człowieka na wózek. I w takiej sytuacji, kiedy właśnie przed lub po zderzeniu cząstki poruszają się razem, tak jak w tym przypadku człowiek i wózek po wskoczeniu na wózek będzie się poruszał razem z wózkiem, to mamy do czynienia właśnie ze zderzeniem perfekcyjnie, czyli doskonale niesprężystym. Inaczej również możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z takim zderzeniem wtedy, kiedy te cząstki mają te same prędkości przed lub po zderzeniu. Jakie wówczas możemy zasady zastosować, żeby rozwiązać takie zagadnienie? Otóż powiedzieliśmy sobie, że jeżeli mamy do czynienia ze zderzeniem sprężystym bądź niesprężystym, to
możemy ten układ traktować jak układ izolowany ze względu na krótkotrwałe oddziaływanie między ciałami, pomijamy inne siły, to wtedy spełniona jest zasada zachowania pędu. Jak ona wygląda tutaj, w tym przypadku konkretnym? Mamy obiekt o masie M1, to jest wózeczek, i obiekt o masie M2, to jest człowiek. Pęd wózeczka i pęd człowieka przed zderzeniem muszą być równe pędowi całego układu po zderzeniu. A pęd całego układu po zderzeniu, wtedy kiedy człowiek znajdzie się na wózku, to będzie masa człowieka plus masa wózka razy nowa prędkość, która musi się pojawić w związku z tym, że suma tych dwóch wektorów musi dać wektor, który będzie miał taką samą długość i taki sam kierunek jak wektor ten pierwotny, który powstanie ze zsumowania dwóch wektorów pędu dla wózka i dla człowieka. A więc jeśli napiszemy sobie równanie skalarne przy założeniu, że wózek porusza się w prawo i człowiek biegnie w prawo, możemy założyć, że wektor prędkości skierowany w prawo jest dodatni, czyli M1 V1 plus M2 V2 z plusem obydwa wektory. Mamy co do skalarnej wartości również plusy i po prawej stronie, zakładając, że wózek będzie się poruszał w prawo, co musi być spełnione ze względu na zasadę zachowania pędu, czyli kierunek tego wektora, będziemy mieć M1 plus M2 razy V. No i stąd już bardzo łatwo możemy policzyć sobie prędkość, z jaką będzie się poruszał wózek wtedy, kiedy człowiek wskoczy na ten wózek. No oczywiście można by rozważyć sytuację taką, kiedy człowiek porusza się w prawo, a wózek jedzie w drugą stronę i człowiek wskakuje na ten wózek. No równania wektorowe nie będą się niczym różniły, ale będziemy pamiętać o tym, czy musimy pamiętać o tym, że jeżeli będziemy rozwiązywać takie zagadnienie, to musimy uwzględnić, że jeśli założymy, że wózek porusza się w lewo, to w równaniu skalarnym przed V1 musi się pojawić znak minus, czyli minus M1 V1 plus M2 V2. I w zależności od tego, który człon będzie dominujący, czy ten człon związany z człowiekiem, czy ten związany z wózkiem, to albo po wskoczeniu na wózek, który jedzie w kierunku przeciwnym, ten cały układ będzie się poruszał w prawo albo w lewo i to będzie zależeć od tego, jaki jest wypadkowy wektor pędu przedtem, nim nastąpi zderzenie. Czyli to jest zderzenie nieelastyczne, perfekcyjne i jest wówczas spełniona tylko zasada zachowania pędu. Jako przykład rozważmy wahadło balistyczne, przykład takiego zderzenia. Wahadło balistyczne służy do tego, żeby mierzyć prędkość pocisków i jaka jest zasada działania tego wahadła. To jest taki obiekt, który posiada masę M2 i jest zawieszony na dwóch jakichś linkach. I ten pocisk, którego prędkość chcemy wyznaczyć, porusza się z prędkością V1, uderza w ten klocek, który ma masę M2. Zagłębia się w nim i za chwilę, po tym jak nastąpi zderzenie, nastąpi wychylenie tego wahadła, z położenia równowagowego, ale wahadło już posiada inną masę, bo w środku tkwi ten pocisk. I w zależności od tego, jaka jest prędkość, z jaką porusza się pocisk, to wysokość, na jaką wzniesie się wahadło, jest inna. Policzmy, jaka będzie prędkość pocisku, w zależności od tego, jaka będzie wysokość, na jaką wzniesie się to wahadło. Korzystamy z zasady zachowania pędu. Przedtem, nim pocisk ugrzęźnie, cały pęd układu dotyczy tylko pędu pocisku. Jak już ugrzęźnie, to będzie miał pęd, który będzie wyrażał się wzorem suma mas razy nowy wektor prędkości. Po zderzeniu będziemy mieć zatem prędkość równą tyle, ile wynika ze wzoru, który tutaj sobie zapisaliśmy. No i teraz taki obiekt, czyli wahadło razem z pociskiem, które posiada wyjściowo prędkość V, wzniesie się na pewną wysokość i
ta wysokość będzie zależeć od tego, jaka będzie relacja między energią kinetyczną i potencjalną. Na dole, tuż po zderzeniu, energia kinetyczna tego wahadła jest dana wzorem, jak zwykle, masa całego układu, prędkość do kwadratu przez 2. W momencie, kiedy wahadło wychyli się do maksymalnego, na maksymalną wysokość względem położenia równowagowego, to będzie posiadało energię, która będzie tylko energią potencjalną. To będzie suma mas razy przyspieszenie ziemskie i razy wysokość, na jaką się wzniesie. M1 i M2, suma M1 plus M2 może zostać, możemy podzielić obydwie strony równania przez tę sumę i otrzymamy proste równanie na wysokość, na jaką wzniesie się wahadło, w zależności od tego, jaka jest prędkość ta, którą ma wahadło tuż po tym, jak pocisk ugrzęźnie. A tę prędkość z kolei, korzystając ze wzoru poprzednio wyliczonego, można wyrazić poprzez prędkość, z jaką porusza się pocisk. I w ten sposób mamy prostą relację, znając masę wahadła i masę pocisku, między wysokością, na jaką wzniesie się wahadło, oraz prędkością, z jaką porusza się pocisk. I na tej podstawie możemy wyznaczyć prędkość pocisku. Inna sytuacja jest wtedy, kiedy mamy do czynienia ze zderzeniami elastycznymi. Powiedzieliśmy sobie, że jeśli zderzenia są zderzeniami elastycznymi, to wówczas nie ma strat energii kinetycznej, no bo nie jest konieczne połączenie dwóch obiektów w jeden obiekt. I w związku z tym nie ma strat energii kinetycznej na to, żeby to połączenie się mogło dokonać. Czyli jeżeli zderzenie jest sprężyste albo elastyczne, to energia się nie zmienia, ale dalej pamiętamy, że jeśli jest zderzenie, to obowiązuje zasada zachowania pędu. Czyli w tym przypadku, oprócz tego, że mamy spełnioną zasadę zachowania pędu, będziemy mieć spełnioną zasadę zachowania energii. Znów nie interesują nas żadne inne siły działające na ten układ, bo zderzenie trwa krótko i w związku z tym możemy pominąć te siły, które występują, jak na przykład siłę grawitacji, przy założeniu, że na przykład mamy dwie kuleczki, które się zderzają i po zderzeniu odskakują jedna w prawo i druga w lewo. Oczywiście tak nie musi być, to zależy od tego, jakie są relacje między masami, jakie są prędkości przed i po zderzeniu. Zobaczmy, jak to wygląda, jakie są równania i jaki jest wynik obliczeń, co wynika z zasady zachowania pędu i z zasady zachowania energii. Więc piszemy zasadę zachowania pędu, pęd układu przed zderzeniem, pęd pierwszego obiektu, pęd drugiego obiektu po lewej stronie i suma pędów obydwu obiektów po zderzeniu. Drugie równanie to są sumy energii kinetycznej jednego i drugiego obiektu przed zderzeniem i po zderzeniu. I teraz, żeby znaleźć wielkości, które nas będą interesowały, czyli prędkość po zderzeniu jednego ciała i drugiego, to musimy rozwiązać ten układ równań. Nie jest to bardzo proste i na razie ograniczmy się do takiego przykładu, który pozwoli nam przemyśleć, jakie są relacje wtedy, kiedy mamy do czynienia ze zderzeniem sprężystym. Wyobraźmy sobie, że mamy kulę, która jest nieruchoma, to jest kula czarna, i kulę białą. Te kule znajdują się na stole bilardowym i kuli pierwszej nadajemy pewną prędkość V1 początkową. I w wyniku zderzenia z drugą kulą nastąpi oczywiście ruch jednej i drugiej kuli. I pytanie jest, jaki będzie kąt między tymi kulami wtedy, kiedy nastąpi zderzenie. Czyli na naszym rysunku, jaka jest suma kątów φ1 i φ2. Przez V2F i V1F zostały oznaczone prędkości kuli czarnej i białej odpowiednio po zderzeniu. No, musimy skorzystać w tym przypadku tego zderzenia, które potraktujemy jako zderzenie idealnie elastyczne, z zasady zachowania pędu,
tutaj w tym równaniu na zasadę zachowania pędu, czyli pęd kuli pierwszej, tej białej przed zderzeniem i po zderzeniu pęd tej kuli oraz pęd kuli czarnej, nie ma już masy, ponieważ zakładamy, że masa obydwu kul jest taka sama, możemy to równanie podzielić przez masę i otrzymamy proste równanie na prędkość dla takiego układu. Teraz zobaczmy, jak wygląda zasada zachowania energii. Mamy tylko do czynienia z energią kinetyczną tych kul, bo one znajdują się na stole o tym samym, na tej samej wysokości. Czyli energia kinetyczna pierwszej kuli to jest suma energii kinetycznej kuli pierwszej po zderzeniu i kuli energii kinetycznej kuli drugiej. Żeby rozwiązać to równanie, no, podzielmy sobie też przez masę i pomnóżmy, podzielmy przez masę i pomnóżmy przez 2, otrzymamy takie równanie i widzimy, że te równania są podobne, ale w drugim równaniu występują kwadraty, więc pomnóżmy pierwsze równanie podnieśmy do kwadratu pierwsze równanie, a więc jeśli podniesiemy pierwsze równanie do kwadratu, to otrzymamy następujące równanie. V1F plus V2F do kwadratów plus 2V1V2F i to będzie dokładnie to samo, co mamy w równaniu drugim, więc możemy po prawej stronie napisać, że to jest V1F plus V2F do kwadratu. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj wtedy, kiedy podnosimy do kwadratu sumę dwóch wektorów, to pojawia się iloczyn skalarny między tymi dwoma wektorami. W iloczynie tych dwóch wektorów jest iloczyn skalarny. Jeśli teraz sobie porównamy prawą stronę i lewą, to widzimy, że po lewej i po prawej stronie występuje V1F kwadrat, a więc możemy z tego zrezygnować, podzielić, znaczy one się, te dwa człony się wyłączą. V2F do kwadratu jest po jednej i po drugiej stronie, czyli też się odejmą i zostanie nam ten jeden człon równy 0. Czyli iloczyn skalarny dwóch tych wektorów po zderzeniu jest równy 0. Przypomnijmy sobie, co to jest iloczyn skalarny dwóch wektorów. To jest długość wektora pierwszego razy długość wektora drugiego razy kosinus kąta między nimi. No i skoro to jest 0, to znaczy, że ten kąt musi być równy 90 stopni, czyli to oznacza, że te kule muszą się rozbiegać pod kątem 90 stopni. Dziękuję bardzo za uwagę.